Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Podobnie jak Państwo, liczymy, że będziemy świadkami niezapomnianego spotkania. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Hamsik. Adresatem podania Lucas Torreira. Spokojnie teraz pod polem karnym. Czekają na właściwy moment. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. I z piłką Mertens. Ryzykownie, ale skutecznie. Abel Ruiz. Jeszcze mogą szukać dobitki. Tak, wyglądało to całkiem, ale nic z tego. Abel Ruiz. Uwaga, groźnie! Musi to wykorzystać! A teraz bramka! Pięknie nam to się zaczyna, proszę Państwa! Prowadzą zatem 1-0. Torreira. Acuña. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. A teraz Cole. Icardi. Piłka do Lucasa Torreiry. Abel Ruiz. Prostopadłe zagranie piłki. Dośrodkowanie mogło być lepsze. Bez trudu połapali się przeciwnicy. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Wright gra w strefie obronnej przeciwnika. Ależ okazja na gola! Tak, proszę bardzo! Trafia po raz drugi! On jest dzisiaj po prostu nie do zatrzymania! Na razie 2-0. Za chwilę wznowią z autu. Hamsik. Mertens. Piłka do Lucasa Torreiry. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Jak widać, po statystykach drużyna gości niezbyt często jest przy piłce. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa. Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Doskonała obrona teraz, zażegnał to niebezpieczeństwo. Icardi.
Icardi ładnie prowadzi teraz piłkę. Co wymyśli? Icardi otrzymuje teraz podanie. No i Joko. Szansa na kontakt. To jest gol! Tym trafieniem daje zespołowi nadzieję na odrobienie strat. Może teraz pójdą za ciosem, kto wie? A zatem mamy wynik 2-1. Borja Mayoral, Abel Ruiz. Powoli, ostrożnie budują akcję, szukają słabego punktu obrony. Dobre zachowanie w bramce. Z tej akcji już nic nie będzie, trzeba próbować od nowa. Decyduje się na krótkie podanie. Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. A teraz Cole. Dries Mertens. Joe Cole. Szansa, będzie remis. I tak, proszę Państwa, gol. Mamy wyrównanie. Odrabiają dwubramkową stratę. Cóż za comeback, co za historia. Borja Mayoral. Nie daje sobie odebrać piłki. Powinien do tego dojść. Okazja na prowadzenie. Pięknie ratuje teraz zespół z opałów. Sędzia kończy. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Karim Benzema. Karim Benzema wciąż prowadzi akcję. Szuka tutaj groźnego rozegrania. Icardi otrzymuje teraz podanie. Mauro Icardi! Znakomita interwencja. Piłka znajduje teraz Benzemę. Ryzykownie, ale skutecznie. Na dobieg, górą, z wyczuciem. Przyjęcie centry, ale jest tam ciasno. To się nazywa odpowiedź. Znowu prowadzą, bramka. Na tablicy wyników mamy 3-2. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Piłka powędruje pod narożną chorągiewkę. To trzeba było zrobić lepiej. Niestety dla nich akcja przerwana. Chorągiewka w górze. Mamy spalonego. Niezłe zagranie, ale żeby zakończyło się powodzeniem, należało szybciej wracać z offside'u. Tym razem się nie uda. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce. Niestety niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Na pewno trzeba jednak przyznać, że rywale umiejętnie się bronią i cały czas pilnują korzystnego dla siebie rezultatu. No, może teraz coś się uda.
Może teraz wyrównać. Kapitalna interwencja. Uratował zespół przed stratą gola. Rywale naciskają. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Z piłką Pedri. Icardi. No i zmiana posiadania piłki. Borja Mayoral. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Jest komu podać. Piłka znajduje teraz Benzemę. Kibice chcą strzału. Czoko! Proszę Państwa, piłka w siatce, mamy remis. Robi się naprawdę emocjonujące spotkanie. Mecz ze swoją historią. Niebywałe, znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Abel Ruiz. O, i to był książkowy odbiór piłki. Rusza flanką, bo zrobił się tam teraz niezły korytarz. Uwaga, szansa na prowadzenie! Jest, proszę Państwa! Trzecia bramka w jego wykonaniu. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Abel Ruiz. No, może jednak doprowadzą do wyrównania. To już chyba ostatnia okazja. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. I cóż, będą musieli budować akcję od nowa. Kibice wyczekują ostatniego gwizdka. Jacku, jakiej końcówki się tu spodziewasz? Ale musimy na chwilę przerwać. To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. Próba odbioru w ataku. Borja Mayoral. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Acuña. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Ależ technika teraz. Ale jednak na kimś innym ten atak się zakończył. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Obrońca zagubiony jak dziecko we mgle. Pedri! Jest gol! Daliśmy się! Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Przed meczem okazał się skuty. Uwaga, groźnie! Tell you're running, what are you running for?